Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na koncercie Orkiestry Dęty z Dzierżoniowa. Mam przyjemność poprowadzić ten koncert. Podłożę tylko ławę, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Ja nazywam się Darek Piechowiak. Mam przyjemność poprowadzić ten koncert. Część z Państwa mnie zna, widzę znajome twarze. Część na pewno nie kojarzy większość, a wszyscy na pewno mnie słyszeli. Zazwyczaj siedzę gdzieś tam, gdzie trąbki, trochę hałasuję na pozonie. Ale to ja dzisiaj jestem gościem specjalnym, a Miejska Orkiestra Dęta z Dzierżoniowa. Także może kilka słów na wstępie o tej orkiestrze. Istnieje od 5 lat, koncertuje, gra, spotyka się oczywiście w mieście Dzierżoniowie. Dzisiaj jest z nami człowiek, który bał nas, żebyśmy mogli swobodnie sobie ćwiczyć, grać, mieć sprzęt i te inne sprawy. I chciałem serdecznie powitać dyrektora Dzierżońskiego Ośrodka Kultury, pana Krzysztofa Tokarskiego. Wielkie brawa. Kapelmistrzem orkiestry jest pan Tadeusz Krupnik, który dzisiaj na trąbce pięknie będzie grał. Ja mam przyjemność pracować z orkiestrą od 3 lat. To jest dla mnie wyzwanie, a zarazem ogromna satysfakcja, ponieważ warto powiedzieć, że ci ludzie tutaj, którzy są wspaniałymi muzykami, w większości amatorami, którzy po pracy po prostu wieczorami znajdują jeszcze czas, żeby swoje pasje, jakim jest granie na instrumentach, wspólne muzykowanie, żeby pielęgnować. Pierwszą część koncertu zatytułowaliśmy Historia Orkiestry Dętych. Chcielibyśmy Państwu przedstawić takie najpopularniejsze utwory grane przez Orkiestrę Dętę. I może pokrótko, tylko jeszcze, żeby za dużo nie mówić, powiem, że taka historia Orkiestry Dętych jest bardzo ogromna, ponieważ pierwszy Orkiestry Dęty był w starożytnym Rzymie. Może orkiestry to jeszcze było dużo powiedziane, ale muzycy grający na bucinach, czy na takich instrumentach blaszanych, trąbach. Oczywiście orkiestry od zawsze były związane z wojskiem, dołożono do tego instrumenty perkusyjne i podczas przemarszów pomagały wojsku razem, żeby ładnie maszerować w dobrym tempie. No i oczywiście ta historia orkiestr dętych, one się rozwijały, dochodziły różne instrumenty, powstawały prawda, trąbki, pozony, i klarnety, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Państwu tego wszystkiego opowiadał, to byśmy do rana siedzieli. Ale warto wspomnieć o takim jednym przełomowym momencie, mianowicie w połowie XIX wieku orkiestry dęte troszeczkę dostały kopa takiego, ponieważ pan Saks wymyślił saksofon. I dzisiaj mamy saksofony i te instrumenty na stałe doszły do orkiestry. Możliwości orkiestry się bardzo zwiększyły w ten sposób. Oczywiście pan Saks najpierw pracował nad klarnetem basowym. I tu ciekawostka taka, że najpierw wymyślił saksofon barytonowy, który my tutaj mamy, a później, prawda, resztę całą grupę instrumentów. Dobrze. Druga sprawa jest taka, że właśnie w połowie XIX wieku rozpoczęła się taka szeroko pojęta muzyka rozrywkowa. Oczywiście to się wszystko wzięło z muzyki gospel. I teraz chcielibyśmy Państwu zademonstrować taki utwór, który jest tak naprawdę wiązanką melodii gospelowych. W ostatniej części usłyszymy słynne Glory, Glory, Alleluja. Utwór, który jest hymnem i republikanem do dzisiaj i to jest bardzo ważna pieśń patriotyczna Stanów Zjednoczonych. A całość nosi tytuł Happy Marching Band. Thank you.
Marsz oczywiście od wieków zawsze był związany z orkiestrami dętymi. Najwięcej tych orkiestr oczywiście dzisiaj jest w służbach mundurowych, w wojsku, w policji, straż pożarna. I właśnie marsze najczęściej są grane przez orkiestry, ale my dzisiaj mamy orkiestrę niewojskową, więc w drugiej części będzie więcej muzyki rozrywkowej. Ale teraz nie mogliśmy nie zagrać prawdziwego marsza. W Polsce również mamy bardzo dużo fajnych marszy. Są marsze, prawda, typowe takie do grania podczas maszerowania, ale są też marsze koncertowe, które się wykonuje tylko na koncertach. One są znacznie trudniejsze, wymagają muzyków znacznie większej sprawności. I taki marsz właśnie przygotowaliśmy dla dzisiaj. Marsz Vivat pana Leona Landowskiego. Tak. Tytuł jest adekwatny do tego, co żeśmy usłyszeli, mam nadzieję. Podczas gdy orkiestry maszerują, my prawda z orkiestrą też bardzo często maszerujemy przy okazji różnych uroczystości, czy to kościelnych, czy patriotycznych, czy na przykład rozrywkowych, jak dyżynki i inne tego typu.
typu imprezy, są różne barwne parowody. Orkiestra bardzo ładnie się prezentuje w mundurach na przodzie. I jak już dochodzimy do jakiegoś miejsca finałowego, zazwyczaj tam jest jakaś taka mała uroczystość i później jest prawda impreza. A jak impreza, to już marsza nie wypada grać, bo orkiestra zazwyczaj siada albo sobie staje z boku. I prawda, ktoś chce dalej grać. No i tutaj pojawia się taki taniec, który się nazywa polka. I teraz chcielibyśmy Państwu zaprezentować polkę. Dzisiaj wybrałem generalnie wszystkie utwory, jakie gramy, są bardzo popularne. Ta polka, myślę, że każdy z Państwa zna. Polka, która w Polsce ma tytuł Banda. Nie wiem, czy dużo Państwu to mówi. Ale polka, która jest czeskiego kompozytora, wojewody Jaromira. I ta polka jest dosyć ciekawa, ponieważ jest bardzo popularna w Niemczech. I powiem Państwu nawet, że wielu Niemców jest się w stanie założyć o to, że to jest niemiecka melodia ludowa. Także ten utwór tak się udał temu czeskiemu kompozytorowi, że od razu praktycznie w całym świecie się fajnie przyjął i wszystkie orkiestry dęte go grają. W Niemczech ma tytuł Rosamunda, a oryginalny tytuł czeski to Szkoda Laski. Więc na pewno Państwo znają, zapraszam do wysłuchania. Też w sumie układając ten program, no mamy kilka walców w repertuarze ładnych, ale jest tak naprawdę jeden walc, który
musimy tutaj zagrać dzisiaj dla Państwa, a mianowicie walc Waldemara Kazaneckiego, walc Barbary z filmu Noce i Dnie. Ponieważ ten walc, no to jest najpopularniejszy polski walc. Słowa później napisała Agnieszka Osiecka, wykonywała Halina Konicka, zresztą ta sama, która wykonała pierwszy utwór orkiestry Dente. Dlatego zapraszam do wysłuchania walca Barbary. Bardzo dobrze. Tam są defilady zawsze robione takie na pokaz. No, nawet ostatnio mieliśmy defiladę wielką z okazji Dnia Zwycięstwa i tam orkiestra kilkuset osobowa, 500, 600 muzyków grała. Dlatego na wschodzie to jest szczególnie takie marsze są bardzo popularne. Ale my nie zagramy marsza. Tylko zagramy utwór, który napisał Borys Fomin. Utwór, który może pod rosyjskim tytułem nawet nie będę mówił, bo pewnie Państwo i tak nie znają, ale w Polsce Halina Konicka śpiewała ten utwór. Oczywiście też Halina Mlekowa, Violetta Villas, bardzo znane na pewno, czyli To były piękne dni. Utwór jest rosyjski. Oczywiście od razu prawa nabyli też Amerykanie, bo oczywiście u nich pani Mary Hopki
śpiewała piękną, piękną melodię, a dzisiaj w aranżacji na orkiestrę Dento. Proszę. Może trochę starsze, ale jakże piękne i na pewno wszyscy znamy. Teraz proszę Państwa, z racji tego, że ta pierwsza część koncertu, żeśmy ją zatytułowali Historia Orkiestry Denty, o której troszeczkę opowiedziałem, ale nie chciałem za bardzo tutaj też przedłużać, ale też muzyka poważna. Z racji tego, że gościmy w sali Filharmonii Sudeckiej, gdzie zazwyczaj odbywają się koncerty muzyki poważnej, przygotowaliśmy dla Państwa specjalnie dwie propozycje z muzyki poważnej. Pierwsza, to będzie może Państwa zaskoczyć, ale to będzie marsz. Marsz, który zazwyczaj gra się na bis, ale dzisiaj praktycznie każdy z tych utworów mógłby być grany na bis. A mianowicie, nie trzeba dużo mówić, po prostu Marsz Radeckiego. Thank you.
cieszę, że się Państwu podobało. Możecie Państwo w każdym utworze tak być brawo, bo to od razu powiem szczerze, że troszkę się tutaj stresuję, bo pierwszy raz tutaj jestem strasznie tu wysoko i w ogóle. Także mnie trochę na duchu podnosi, jak słyszę, że się ludziom podoba. Bardzo dziękuję. Drugi utwór, również z muzyki klasycznej. Chcielibyśmy Państwu zademonstrować, no, też taniec, ale już nie masz. Taniec węgierski. Johannes Brahms napisał tych tańców mnóstwo. Napisał je początkowo na fortepian, na dwa fortepiany, później przearanżował pierwsze 10 na jeden fortepian. Akurat my zagramy najbardziej popularny marsz, taniec numer 5. I ten taniec oczywiście Anton Dworzak zinstrumentował, ale my dzisiaj gramy w aranżacji na orkiestrę Denton. Nazwiska może aranżera nie wymienię, bo strasznie jest nieczytelne. A zapraszam do wysłuchania. Thank you.
to jest dla nas duże wyzwanie, grać takie utwory, naprawdę. Ja próbuję wycisnąć z muzyków siódme poty. Z siebie zresztą też. Dlatego na koniec, żeby troszeczkę atmosferę rozluźnić, na koniec pierwszej części oczywiście, zanim Państwo pójdą na przerwę, chcielibyśmy zaprezentować taką wiązankę, która ma bardzo wielu zwolenników. Zawsze wszyscy się upominają, zagrajcie tą wiązankę, zagrajcie. Każdy sobie może pośpiewać. To jest po prostu wiązanka najpopularniejszych piosenek piesiadnych. Także później zapraszam na przerwę, a po przerwie mnóstwo kolejnych niespodzianek. Thank you.
Państwa, to jest strasznie gorąco, nie dałbym rady, proszę mnie wybaczyć. Jeden utwór wystarczy w tej czapce, ona jest strasznie ciężka. Że to w tej głowie. Rozpoczynamy drugą część koncertu. Jeszcze się tylko ucieszę trochę. I ta część będzie bardziej rozrywkowa. Może pierwsza może też była rozrywkowa, ale ta będzie jeszcze bardziej. Rozpoczęliśmy Yellow Submarine, The Beatles. Ja, jak i wielu muzykologów, uważa, że zespół The Beatles to jest zespół, który chyba miał największy wpływ na rozwój muzyki rozrywkowej. I ja się z tym pewnie zgadzam, dlatego nie mogliśmy zacząć inaczej, jak utworem tego zespołu. Ale proszę Państwa, w Polsce, również w tych czasach, kiedy Beatlesi komponowali, mieliśmy wielu wspaniałych kompozytorów, którzy pisali piękne piosenki. Jeden z nich był Romuald Żeliński i on napisał ponad 1000 piosenek. Na pewno Państwo niektóre znają, a już daję sobie rękę uciąć, że znają Państwo piosenkę pod tytułem Serduszko puka w rytmie czacza. Hymnem disco, tak wyczytałem. Utwór pochodzi z roku 1978, więc jest troszeczkę wiekowy, ale utwór jest wart tego, żeby go Państwu zademonstrować i na pewno Państwu się spodoba, bo Państwo wiele razy słyszeli ten utwór. Tytuł utworu to I Will Survive.